To stanie się z Robertem Lewandowskim. Dzisiaj przedstawiam przepowiednie. Ojca Roberta Lewandowskiego, nieżyjącego ojca Roberta Lewandowskiego, przepowiednia, która, można powiedzieć, prorocze słowa padły w latach 90. Nieprawdopodobna sytuacja. Tym razem nie jest to wizja przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, czy też innego Jasnowidza, ale właśnie. Czy nasi rodzice wiedzą tak naprawdę, co nas czeka? Czy wiedzą, co czeka swoje dzieci? Tak. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Roberta Lewandowskiego dotyczącą, tak, znaczy ojca Roberta Lewandowskiego, dotyczącą właśnie Roberta Lewandowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwonę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj dosyć ciekawa tak naprawdę sprawa. Można powiedzieć, że też kwestia metafizyczna. Wiadomo, Robert Lewandowski fantastyczny praktycznie piłkarz, gigantyczne osiągnięcie jeśli chodzi o piłkę nożną. Nie, ja sam prowadzę drugi kanał na YouTubie, nazywa się Bartek Gol. Poświęciłem tam, jeśli chodzi o karierę Roberta Lewandowskiego, setki, jak nie tysiące filmów. Na no tak, jak jakby w Bayernie, Monachium komentowałem mecze, i tak dalej. Potem w Bar Barcelonie, reprezentacje i to. Natomiast wiele osób właśnie pisało do mnie, żebym nagrał filmik na temat pewnego filmiku, który jest bardzo popularny w internecie, dokładnie na TikToku. I ci ludzie mówią, czy to nie jest wizja przepowiednia ojca dla syna. Oczywiście wiadomo, że zawsze po prostu tutaj rodzice tak chcieliby, o, tam został. Lekarzem albo prawnikiem, to taki dobry zawód, tak? Będziesz mieć po prostu pieniądze, pozycję zawodową, i tak dalej. No wiadomo, różnie, dzieci po prostu różne dokonują wyborów. Natomiast czy, no, no to, to jest jakby życzeniowe, no bo dzieci, rodzice chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, tak? A jak to wyjdzie, to już jest inna sprawa. Natomiast czy tutaj mieliśmy do czynienia z wizją przepowiednią ojca Roberta Lewandowskiego? Kolejna sprawa, czy dusza nie, praktycznie ojca Roberta Lewandowskiego już po jego śmierci czuła Czuwała nad Robertem Lewandowskiej i nad jego dalszym przebiegiem kariery w trudnych tak naprawdę momentach, momentach po praktycznie yy, takich, jeśli chodzi o zakręty życiowe. No ale ktoś powie w ten sposób, bo ja na przykład straciłem tutaj dwójkę rodziców, tak, i matkę, i ojca, i wcale po prostu tutaj ich śmierć nie spowodowała, że miałem jakoś w życiu lepiej, yy, że nie wiem, po prostu jakaś siła, nie odczuwałem żadnej siły wyższej czy nic, po prostu yy, takiego nie, nie, nie było yy, tak, yy, na, 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 na drodze w moim życiu. Znaczy ja nie mówię o sobie, tylko może tak Kowalski, tak? Natomiast, no, wiadomo, to można różnie interpretować. Natomiast Punktem wyjścia do tego filmiku jest nagranie tutaj, które było mieszane w jednym z filmów dokumentalnych na temat Roberta Lewandowskiego. Jest to film z roku 1999, tak. I to są Święta Bożego Narodzenia i ojciec Roberta Lewandowskiego składa małemu Robertowi Lewandowskiemu Bobkowi, tak zwanemu, tak, takie miał przezwisko, życzenia świąteczne. Szokujące jest to, że podczas tych świąt, no być może to jest po prostu urwane, tylko fragment, była dalsza część, ale nie ma takich informacji, żeby ojciec życzył no, tam szczęścia, pomyślności, zdrowia. Tylko ojciec ma konkretnie nakierunkowane życzenia. Tak, czego po prostu życzy, jeśli chodzi o syna. Wiadomo było, że ojciec Roberta Lewandowskiego chciał, żeby Robert Lewandowski grał w piłkę nożną, grał po prostu profesjonalnie zawodowo. Wiadomo, że Robert Lewandowski w pewnym momencie był bardzo mocno na zakręcie, ta kwestia legi Warszawa, która mu podziękowała, kontuzja zdrowotna, tak to było po śmierci ojca, więc no, nie poddał się zacisnął zęby. Dzisiaj wie, wiemy, w jakim momencie kariery jest Robert Lewandowski. Natomiast tutaj ojciec Roberta Lewandowskiego podczas tych świąt Bożego Narodzenia mówił w ten sposób, że on życzy tak naprawdę synowi, tak, żeby był najlepszym piłkarzem na świecie, żeby po prostu grał w lidze Włoskiej w przyszłości. Ja Tobie życzę, żebyś był bardzo bogaty, żebyś grał w piłkę nożną w pierwszej lidze włoskiej i że zarabiał dużo pieniędzy i na starość będziesz Tatusia utrzymywał. Tak, Robert Lewandowski, najlepszym piłkarzem, że na świecie. No, tam padło po prostu, żebyś był w uj bogaty, tutaj, tak? Więc to nie będziemy dokładnie mówić. Natomiast, tak, no, wiadomo, tutaj, żebyś tatusia utrzymy, bo to takie życzeniowe, tak? Bo to też jest jakby po prostu, jakby symptom e, sukcesu, tak? No, bo jeżeli jesteś tak bogaty, że możesz utrzymać rodziców, to znaczy, że, no, czy różne są, jakby, tak, jakby pojęcia sukcesu, no, ale niewątpliwie w jakiś sposób to jest sukces, tak? Chociaż, no, nie zawsze jest kwestia finansowa, bogactwie bogactwo jest jakby synonimem sukcesu, no ale to już jest jakby inna sprawa. Natomiast to jest ciekawe, tak, że te słowa, może one nie były do końca prorocze, bo Robert Lewandowski nie grał w widze Włoskiej, to też jest ciekawa sprawa, bo Robert Lewandowski zanim trafił z Polski z Lecha Poznań do Bajernu Monachium, tak do Niemiec, ja nie chcę tutaj wchodzić jak w taki meandry piłkarskie, sportowe, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest kanał na temat piłki nożnej, wiele osób nie wiem, będzie się tym, tym się nie interesuje, natomiast to jest ciekawe, że ten ojciec mówił, żeby grał w widze Włoskiej, natomiast powiem wam taką ciekawostkę, że Robert Lewandowski jak przechodził z Lecha Poznań do Bajernu Monachium, to on był Krok od ligi włoskiej. On był o krok, on nawet do tego stopnia, że po prostu był już we Włoszech, oglądał po prostu klub, nawet chyba już była taka sytuacja, że były przygotowane papiery i miał po prostu polecieć samolotem do Włoch i podpisać ten kontrakt. W ostatniej chwili zmienił decyzję i poszedł do i Dortmund, tak, do Jurgena Klopa. To też jest ciekawa sprawa, tak, że tutaj rzeczywiście to wszystko, co ten ojciec życzył po prostu temu małemu dziecku, tak, a więc Robertowi Lewandowskiemu, który miał wtedy po prostu tam pewnie 10 lat. 99 rok. To wszystko się sprawdziło. Co ciekawe, też jest na tym nagraniu po prostu rodzina. To wiadomo, to jest nagranie VHS, jeszcze na takich kamerach, tak, starych. Natomiast co ciekawe, tam rodzina się krząta po prostu tak podczas tego, tej, tej wigili, podczas tego Bożego Narodzenia. Nikt nie zwraca uwagi po prostu na to, co mówi ojciec do Roberta Lewandowskiego. Natomiast no, wiele osób wskazuje, czy to nie były prorocze słowa, czy to nie była po prostu przepowiednia. Po tym, jest jest dalsza część, część tego filmiku, gdzie Robert Lewandowski, już jako dojrzały dorosły piłkarz reprezentacji Polski, po tym jak szala gola, po prostu wznosi ręce ku górze. Gest, symbol, po prostu tak podziękowanie do ojca, który czuwa nad jego karierą, płacze. Wielokrotnie Robert Lewandowski dedykował gole, który zdobywał właśnie pamięci zmarłego ojca. Natomiast tak, no ktoś powie, no ale z drugiej strony ktoś powie, no ale na przykład tak właśnie, ktoś stracił dwójkę rodziców i wcale po prostu żadnej kariery nie odniósł, sukces, nie, nie, nie odniósł żadnej sukcesu, ta dusza zmarłych wcale nad nim nie czuwała. Dlaczego akurat to miałby się odnieść do Roberta Lewandowskiego, a czemu to na przykład ktoś miałby być gorszy i nie odniósł podobnej kariery, albo chociaż tam tak na, w połowie chociaż taką po prostu karierę. No tak, tylko to też, że na przykład jakaś dusza osoby zmarłej czuwa nad nami, to nie oznacza, że wszystko będzie super Extra, tak, bo my też musimy być po prostu konsekwentni w tym, jak do tego celu dążymy, tak, to często można powiedzieć, że niektórzy mówią, no ja tam ja jestem z rodziny wielodzietnej, moja babcia zmarła w wieku tam 90 paru lat, tak, moja prababcia też i tak dalej, i od ojca, i od tam, od, od, i od, od matki, to no tak, ale jak on będzie po prostu taki człowiek, tak, czy kobieta, czy mężczyzna, pali papierosy, czy brał narkotyki, czy pił alkohol, to wiadomo, że po prostu nie dożyje tego wieku, no to jest oczywista sprawa, nawet jeżeli ma w cudzoju tak zwane dobre geny, no ale jakby swoim Trybę życia, to wszystko przekreśli. No, więc ciekawe jest to, bo jakby wiadomo, że wielu rodziców tak chce, żeby ich dzieci po prostu pociechły, wyrosły w przyszłości, ale miał jakąś dobrobyt, jakąś pozycję zawodową czy karierę. Natomiast ciekawe jest to, że ojciec Roberta Lewandowskiego od samego początku tak to życzył, się chodzi o Roberta. Wiedział, żeby w przyszłości będzie najlepszym piłkarzem na świecie. tak, Jakby on doskonale wiedział, jak, jakby tak, jaką karierę odnieść. Robert Lewandowski. I tutaj dzisiaj wiadomo, z perspektywy zarobków, piłkarzy, no to kurczę, jakie to są pieniądze i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że to były życzenia w latach 90. W latach 90. piłkarze wcale tak dobrze nie zarabiali. Oni zarabiali więcej niż przeciętny kowalski, to jest oczywista sprawa, ale te dysproporcje finansowe pomiędzy zarobkami piłkarzy w tamtych czasach, a teraz, no teraz to są gigantyczne, to są po prostu tak. No Robert Lewandowski pewnie ma majątek szacowany na kilkaset milionów złotych, tak. Nie, Niektórzy mówili, że Nad może po prostu w ciągu swojej kariery zarobić około miliarda złotych. Tak, miliarda złotych może zarobić. Czy to osiągnie, to już jest inna sprawa. Natomiast tutaj, a więc w tam, tamtych latach wydawałoby się, że taki przeciętny Kowalski, tak byśmy musieli przenieść po prostu tamtych czasów, życzyłby dziecku, no zostań lekarzem, zostań prawnikiem, bo to stabilna praca i pewna, tak, a tutaj ojciec mówił, że będzie piłkarzem, że będzie najlepszym piłkarzem na świecie, tak, że po prostu tak życzy mu tego, żeby był tym piłkarzem, żeby grał w lidze włoskiej, no i żeby na starość utrzymywał tutaj tatusia. No oczywiście to takie po prostu pół pół pu serio, tak, natomiast to jest ciekawe, czy po, prostu te, te, czy po prostu te życzenia, ta praktycznie wizja, albo też po prostu dusza ojca zmarłego Roberta Lewandowskiego tak mocno czuwa nad Roberta Lewandowskim w tych momentach po prostu kryzysowych, że właśnie wtedy Robert Lewandowski nie poddał się, tylko szedł dalej po prostu, żeby odnieść ten sukces, odnieść tą karierę, tak. Ja muszę powiedzieć, że tak komentowałem i komentuję mecze, mecze po prostu, tak, z udziałem Roberta Lewandowskiego, czy jego karierę. Zadziwiające jest jedno, tak, no poza umiejętnościami piłkarskimi, sportowymi, trybem życia, podejściem, on nigdy nie miał większej lub mniejszej kontuzji. No miał mniejsze kontuzje, to za to jest oczywista sprawa, mikrourazy, mikro ale jest to jakby nieprawdopodobne na tym etapie, jeśli chodzi o zawodnika grające na tak wysokim szczeblu pozycji, Oczywiście ja nie życzę Robertowi kontuzji, on by miał, nie, miał, nie, nie miał nigdy tej kontuzji. Jeżeli miał jakieś problemy, no to z reguły e, krótko, tak? Natomiast nie był wyłączony jakby z gry na dłuższy czas. I to też jest ciekawe, tak? No bo to ciężko też jest wyszkolić, wytrenować. Ciężko jest odstawić to nagle w ostatniej chwili. E, ciężko jest po prostu, jakby przewidzieć każde zdarzenie. Czy tutaj też nie działa po prostu jakby opatrzność, boska nie czuwa po prostu dusza właśnie tego zmarłego ojca. No ale to już jest jakby inna sprawa. E, wam pozostawiam to do oceny, to przedstawiam. Z punktu widzenia dziennikarskiego, tak, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, tym bardziej, że to nagranie jest autentyczne, tak, jeśli chodzi o to a nagranie z lat 90 zachowało się, tak, więc tutaj widzimy dokładnie, jak to wygląda, zresztą takie nagranie możecie zobaczyć sobie na TikToku, jak wpiszecie po prostu tam frazę Lewandowski, to mam wyskoczy, tak, życzenia tutaj, jak składa jego ojciec, tak, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!